pastwisko, natura, kozy, krowy, iście sielski klimat. Ale oprócz tego pocztówkowego obrazka, te zwierzęta dają ekologiczne mleko. Czym się różni od tradycyjnego? Sprawę wyjaśnię, bo dziś odwiedzę ekologiczne gospodarstwo u państwa Herby. Grzeczne są te koleżanki? One są wychowane w pełnej wolności, mają dużo miejsca, chodzą sobie, mają pełen komfort życiowy. Pana historia w tym pięknym miejscu zaczyna się 25 lat temu. Tak, 25 lat temu postanowiliśmy z żoną hodować zwierzęta. Zaczęło się od koni, które żeśmy hodowali. No i poprzez te 25 lat przebywania ze zwierzętami doszliśmy do etapu posiadania dużej ilości kóz, jak również przepięknych naszych krów Jersey. A jak duże jest gospodarstwo? Gospodarstwo jest 8-hektarowe, na którym się znajduje 150 kóz, 4 krowy, konie, psy i koty. To znaczy, że pana zwierzęta dają ekologiczne mleko. Tak jak widzimy i tutaj, one się żywią ziołami, trawami, mają paszę wyprodukowaną w naszym gospodarstwie bez żadnych środków. Nigdy nie stosowaliśmy środków ochrony roślin, środków grzybobójczych. One zdrowo jedzą i w związku z tym, na przykład chociażby gęstość mleka jest zupełnie inna. Na rynku mamy bardzo dużo produktów eko, bio. Na co powinniśmy zwrócić uwagę kupując? Żeby świadomie można było kupować produkt, musimy zwrócić na zielony liść na opakowaniu. Zwierzęta u pana mają też swoje zabiegi pielęgnacyjne. Tak, no, poczynając od tego, co teraz robię, czyli od czyszczenia całego ciała poprzez czochranie. Czochranie to w zasadzie wykonują sobie same, natomiast korekta racic to jest bardzo ważna rzecz, co sprzyja dobremu samopoczuciu. Wyobraża pan sobie inne życie? Na tą chwilę sobie nie wyobrażam. No, mamy różne oczywiście trudności, różne problemy, ale im częściej muszę jechać na przykład do Warszawy, to szybko wracam, wiedząc, że tutaj mam spokój, mimo że jest to bardzo ciężka praca i tu jest przede wszystkim dbanie o zwierzęta. To my dla nich jesteśmy, a nie na odwrót. To my je kochamy, my chcieliśmy je mieć i tak jak ze wszystkimi zwierzętami musimy o nie dbać. Mój mąż zajmuje się kozami, natomiast ja robię ser. Głównie twarogi, albo naturalne, albo z przyprawami. Mamy też ser pleśniowy, bardzo dobry, taki delikatny. Czyli taki ekologiczny nabiał może już trafiać na nasze talerze. Oczywiście, to są wspaniałe sery, zdrowe, to jest czysta natura.